Archiwa Państwowe w Polsce tworzą Państwową Sieć Archiwalną. To trzy archiwa o charakterze centralnym. Archiwum Główne Akt Dawnych, przechowujące najważniejsze dokumenty państwa polskiego od średniowiecza do zakończenia I wojny światowej, Archiwum Akt Nowych, przechowujące wytworzone po 1918 roku akta władz centralnych, instytucji i stowarzyszeń o charakterze ogólnopolskim i Narodowe Archiwum Cyfrowe, gdzie przechowywana jest dokumentacja fotograficzna, dźwiękowa i filmowa oraz 30 archiwów o charakterze regionalnym wraz z oddziałami zamiejscowymi. W archiwach państwowych zgromadzonych jest ponad 360 km archiwaliów. To miliony akt, zdjęć, map i nagrań. Nad narodowym zasobem archiwalnym czuwa blisko 1600 osób. Archiwa i zasoby dokumentacyjne na ziemiach polskich tworzone były od czasów średniowiecza. Twórcami archiwów były władze państwowe, na przykład król, albo działające w poszczególnych regionach władze miejskie, ale także wybitne osobistości czy znane rody. Najstarszym publicznym archiwum państwowym było Archiwum Ogólne Krajowe, powołane w 1808 roku w czasach Księstwa Warszawskiego. W 1919 roku Józef Piłsudski wydał dekret o archiwach i powołał Archiwum Wojskowe, obecnie Archiwum Akt Nowych. W 1926 roku ukazało się pierwsze wydanie Archejonu, czasopisma naukowego poświęconego archiwistyce, natomiast w 1995 pierwszy dokument został zarchiwizowany cyfrowo, a kasety VHS zastąpione plikami MP4. Współczesne archiwa łączą w swoich działaniach tradycję i nowoczesność. Są instytucjami, które gromadzą najcenniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego od najdawniejszych czasów, ale też przyjmują, zabezpieczają oraz udostępniają dokumentację tworzoną w postaci elektronicznej. Wykonaliśmy ponad 72 miliony cyfrowych kopii dokumentów archiwalnych, a w serwisie Szukaj w archiwach gov.pl dostępnych jest ponad 40 milionów kopii. Dokumentację elektroniczną, jaka powstaje w e-usługach państwa, gromadzimy i udostępniamy w wirtualnym Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Organizujemy wystawy, konferencje, seminaria, warsztaty. Publikujemy wiele wydawnictw, zarówno naukowych, jak i popularnych. Uczestniczymy w programie UNESCO Pamięć Świata. Dzięki nam Polska posiada 17 wpisów na Światowej Liście Dziedzictwa Dokumentacyjnego. Od ponad 20 lat prowadzimy program zabezpieczania archiwaliów polonijnych na całym świecie. Zachowujemy dokumentację do poszukiwań genealogicznych, w tym akta metrykalne, a chcąc docenić znaczenie historii każdej rodziny, uruchomiliśmy archiwa rodzinne niepodległej.